Ten odcinek będzie to odcinek właśnie bardzo specjalny. Dlaczego specjalny? Dlatego, że już jutro matura z matematyki podstawowa. Pozwól, że jeszcze raz pokrótce przypomnę najważniejsze rzeczy, które możesz spotkać na maturze właśnie podstawowej z matematyki. Zaufaj mi, mam nadzieję, że to jutro zaprezentuję. Na to spotkanie wybrałam zadania, przykładowych 15 zadań, różnorodne. Te zadania możesz spotkać zarówno w formie testowej, jak i w formie otwartej. Natomiast ja je wszystkie na tym naszym spotkaniu zrobię, jakby to było zadania otwarte. Dlatego, żeby Ci pokazać metody, przypomnieć najważniejsze rzeczy, które jeszcze warto sobie na nie zwrócić uwagę przed maturą, która jest już jutro. Wszystkim moim uczniom, moim tym uczniom stacjonarnym i tym moim uczniom online życzę jutro wielu sukcesów. Życzę tego, żeby ten wynik, który osiągniecie z matury z podstawowej, z matematyki, był najwyższy z możliwych. Żeby Wasza praca, która była włożona w przygotowanie do matury, zaprocentowała. Żebyście jutro mieli światły, otwarty umysł, który będzie chłonął wiedzę, który będzie mógł korzystał z tablic umiejętnie, żeby nic Wam się nie zapomniało, żeby w trakcie rozwiązywania zadań przypomniały Wam się metody, te metody, które ćwiczyliśmy tutaj razem. Bardzo Wam tego gorąco życzę, naprawdę życzę wielu sukcesów. No, trzymam kciuki, powodzenia! Zadanie numer 1. Rozwiąż nierówność. Oczywiście widzimy, jest to nierówność kwadratowa. 25 pomnożone przez x minus 1 do kwadratu jest większe lub równe od 9 pomnożone przez x plus 2 do kwadratu. To jest zadanie, które mogę powiedzieć na 99% pojawi się na maturze z matematyki jutro. Dlaczego? Dlatego, że nierówność kwadratowa bywa, bardzo często bywa. Jest to podstawowa nierówność, którą uczeń, przystępując do matury z matematyki podstawowej, powinien mieć doskonale opracowaną. Dlatego przypomnimy sobie, jak rozwiązujemy. Przy okazji tutaj są wzory skróconego mnożenia, dlatego ja je też tutaj przypomnę. Te wzory skróconego mnożenia, które ja teraz napiszę, możesz znaleźć w tablicach maturalnych. Czyli jeżeli Ci się zapomnie, to skorzystaj z tablic maturalnych. Natomiast myślę, że większość z Was, ta, która się przygotowuje do matury, te wzory po prostu ma w głowie. Więc tak, najpierw oczywiście wykonujemy potęgowanie, czyli wzór skróconego mnożenia będziemy rozwijać. 25 przepisujemy i tu mamy zgodnie z tym wzorem, który napisałam, tym pierwszym mam. A kwadrat, czyli u mnie x kwadrat, minus jest we wzorze 2ab, czyli 2 razy x, to jest 2x razy 1, czyli 2x. Dalej jest dodać i 1 do kwadratu, czyli 1. To jest większe lub równe. Dziewiątkę przepiszę, otwieram nawias i teraz będę stosowała ten drugi wzór skróconego mnożenia. On się w zasadzie wiele nie różni, prawda? Tylko tutaj znakiem, dlatego tylko będzie kwestia tego, żeby znak był dodać, a w tym tutaj wcześniejszym mieliśmy w tym miejscu minus. Czyli tak, pierwszy wyraz do kwadratu, czyli x kwadrat, dodać we wzorze 2ab, czyli 2 razy x to 2x razy 2, to 4x i dodać b kwadrat, czyli u mnie 2 kwadrat, czyli po prostu 4. No to teraz oczywiście muszę się pozbyć nawiasów, czyli muszę to wymnożyć. Czyli wymnażamy 25 razy x kwadrat, to 25x kwadrat. 25 razy minus 2, no to minus 50x. Dodać 25 razy 1, oczywiście 25. To jest większe lub równe. I teraz tutaj będę wymnażała. 9 razy x kwadrat, mamy 9x kwadrat. 9 razy 4x, oczywiście mamy plus 36x. I plus 9 razy 4 to 36. No jak widzimy, teraz trzeba wszystko, tak to jest w tych nierównościach kwadratowych, wszystko na jedną stronę przerzucić i można sobie od razu segregować. Popatrz, 25x kwadrat, a teraz to przerzucę ze zmianą znaku, czyli minus 9x kwadrat. Dalej, minus 50x przepisałam, to muszę przerzucić, czyli minus 36x. Dalej, plus 25. Teraz to przerzucam, czyli minus 36 jest większe lub równe od 0. No to skoro tak, teraz odejmujemy 25 minus 9, oczywiście to jest 16, będziemy mieć x kwadratów. Dalej, minus 50 minus 36, mamy minus 86x. 25 minus 36, no to mamy minus 11, jest większe lub równe od 0. Czasem jest tak w nierówności kwadratowej,
że da się ją podzielić na przykład obustronnie przez 2, przez 4, przez jakąś liczbę. W przypadku, kiedy mam liczbę 16, 86, 11 i to jeszcze ze znakami tutaj na minusie, prawda? Nie jestem w stanie przez nic podzielić. Niestety muszę rozwiązywać taką nierówność kwadratową. Tą nierówność kwadratową myślę, że już wiesz, jak rozwiązywać. Jak już ją doprowadzisz do takiej postaci, to w tym momencie już trudne nie będzie, ale być może sprzyda Ci się kalkulator. Po to jest kalkulator na maturze. Chciałam zwrócić uwagę, kalkulator na maturze nie jest po to, żeby używać go do tabliczki mnożenia, ale jeżeli musisz, to lepiej użyć, prawda? Natomiast kalkulator jest po to, żeby właśnie podnosić do kwadratu chociażby jakieś duże liczby. No więc przypomnimy sobie wzór na deltę. B kwadrat minus 4ac. Myślę, że ten wzór jest już tak opanowany, że każdy go pamięta. Delta równa się i teraz B to jest u mnie minus 86 do kwadratu, minus 4 razy 16 i razy minus 11. No to teraz pasowałoby wziąć ten kalkulator, żeby nam się to szybko dążyło. Zresztą na maturze też możesz kalkulatora używać. Minus do kwadratu się skasuje. 86 razy 86 to mamy 7396. Teraz tu mamy minus i tu minus, czyli wyjdzie plus. 4 razy 16 to 64, razy 11 to mamy 704. I teraz to trzeba dodać oczywiście, więc tu już posiłkujemy się kalkulatorem, żeby to dodać. I mamy piękny wynik. Delta to jest 8100. Teraz to już nawet kalkulatora nie będziemy potrzebować, prawda? Bo teraz ją fajnie sobie spierwiastkujemy. Czyli pierwiastek z delty to będzie. Z 81 jest 9, a jak spierwiastkujemy 100, to tu mamy 2 zera, to będziemy mieć 10, czyli dokładam 1 zero i mam 90. No to co się dalej liczy, jak już wliczyliśmy pierwiastek z delty? Przypomnimy sobie wzory na x1 i x2. Minus b minus pierwiastek z delty nad 2a i drugi wzór minus b plus pierwiastek z delty nad 2a. No i podstawiamy. x1 to się równa minus b, czyli u mnie to będzie 86, minus moje 90 i to podzielone przez 2 razy a u mnie a to jest 16. Rozpisuję specjalnie, no żeby tak każdy widział. 86 minus 90 to jest minus 4 podzielone przez 32. Oczywiście skrócimy sobie, czyli tu będzie 1, tu będzie 8 i mamy wynik minus 1/8. No to jeszcze x2, to się równa 86, teraz będzie się różniło, że będzie plus teraz 90 i to podzielone też przez 32, bo w mianowniku też jest 2a, czyli mamy x2, to się równa. Tu będziemy mieć 176 podzielone przez 32, a możemy sobie tutaj oczywiście podzielić i wychodzi nam 5,5. Na kalkulatorze. Możemy też w całości wyciągnąć, prawda? I w ułamku zwykłym zapisać, to kompletnie nie ma znaczenia. I teraz co? Jeżeli Ty w takim zadaniu doprowadzisz do policzenia x1 i x2, to niestety dostaniesz tylko jednego punkta. Natomiast to zadanie na maturze jest zawsze za 2 punkty i często, naprawdę często zdarza się, że młodzież zapomina, że to jest nierówność kwadratowa. Nierówność kwadratowa, zapamiętaj, wiąże się z tym, że musisz zrobić rysunek. Musisz to przedstawić graficznie, czyli rysujesz sobie niedużą oś liczbową, na niej zaznaczasz miejsca zerowe, czyli minus 1/8 i nasze to 5, a niech będzie i 1/2. I teraz przypominamy sobie, że wykresem tej funkcji, która znajduje się po lewej stronie nierówności, to jest funkcja kwadratowa, jej wykresem jest parabola. I teraz jest tylko problem, czy ja mam na to góry, czy na dół. Jeżeli na początku przed x kwadratem jest liczba dodatnia, to są ramiona do góry. Gdyby była ujemna, byłyby ramiona w dół. No więc u mnie będą do góry ramiona skierowane i rysujemy. Oczywiście od ręki, bo to ma być tylko taki szkic, żeby mógł nam pomóc. Teraz popatrz, zaznaczyłam plusy, zaznaczyłam po tej stronie plusy, po tej stronie plusy, a tu na dole w dołeczku są minusy. Minusy wartości ujemne, plusy wartości dodatnie. A teraz patrzymy, co ja miałam odczytać? Większe lub równe. Czyli muszę napisać, że moje x należy, jak większe, to mnie interesują plusy. Tu są i przecież plusy są tutaj, prawda? Czyli odczytuję od minus nieskończoności do minus 1/8. Oczywiście domykamy, bo jest bądź równość. Suma od 5 i 1/2
do plus nieskończoności. Oczywiście to też domknęłam, bo jest bądź równość. I na maturze jest miejsce na odpowiedź i Twoja odpowiedź powinna tak właśnie wyglądać. To jest odpowiedź do naszego zadania. Oczywiście rozwiązań tej nierówności jest nieskończenie wiele, ale należą one do tej sumy przedziałów. Albo będą w tym kawałku te rozwiązania, albo w tym kawałku. Zadanie numer 2. Rozwiąż równanie. I to równanie wygląda tak. 12x pomnożone przez x kwadrat minus 1 i to pomnożone przez x kwadrat minus 3x plus 2 równa się 0. Dlaczego taki przykład wybrałam? Zdarza się tego typu równanie w arkuszu maturalnym, ale dlatego wybrałam, że młodzież widząc takie równanie ma taki nawyk, że musi się pozbyć nawiasów, czyli wszystko chce wymnażać. Otóż nie. Jeżeli rozwiązujemy równanie tego typu, to nie wymnażamy, bo sobie powiększymy potęgi, a nie obniżymy. A wiecie, w matematyce to chodzi o to, żeby sobie upraszczać, nie utrudniać. Zatem, jeżeli mamy tego typu równanie, popatrz, napisałam tu mnożenie i tu mnożenie. Kiedy z mnożenia może wyjść 0? Wtedy, kiedy przynajmniej jeden czynnik będzie 0. Czyli albo pierwszy będzie 0, czyli przepiszę 12x będzie 0, albo drugi czynnik, czyli moje x kwadrat minus 1 będzie 0, albo trzeci czynnik, moje x kwadrat minus 3x plus 2 będzie 0. No to tak. Pierwsze równanko jest równanko liniowe, wystarczy podzielić przez 12 i dostajemy, że x to się równa 0 podzielone przez 12, to i tak jest 0. Podkreślmy sobie, takie nam wyszło rozwiązanie. Dobrze, teraz tutaj. To jest równanko kwadratowe, ale jest ono niezupełne. Nie ma sensu deltą liczyć, wystarczy, że przerzucimy sobie minus 1 na tą stronę, czyli będziemy mieć 1 i spierwiastkujemy. W wyniku czego wyjdzie nam, że pierwiastek z 1 to jest 1, ale nie zapominaj. Jest jeszcze druga liczba, którą podniesiesz do kwadratu, wyjdzie 1. Jest to liczba x równe minus 1. No to wyszło nam kolejne rozwiązanie i kolejne rozwiązanie. Niestety teraz już mamy tutaj równanie kwadratowe, już musimy deltą rozwiązywać, prawda? Więc liczymy sobie deltę. Ja już może wzorów nie będę przypominała, bo zrobiłam to w zadaniu numer 1. Czyli mamy tak, b kwadrat, czyli u mnie minus 3 do kwadratu to 9, minus 4 razy 1 i razy 2. Czyli delta to się równa 9 odjąć 8, czyli delta to się równa 1. Jak ja ją spierwiastkuję, no to tak się składa, że pierwiastek z 1 to i tak jest 1. No i liczymy tak jak wcześniej wzorami, które też już może nie będę przypominała, ale pamiętamy je. Minus b, czyli u mnie to będzie 3, minus pierwiastek z delty, czyli 1 nad 2 razy 1, to już też nie będę pisała samą 2. Czyli x1 to się równa 2. Podzielone przez 2, czyli x1 to się równa 1. Wyszło nam rozwiązanie. No to teraz x2 to się równa 3, dodać 1 nad 2, czyli x2 to będzie 4 podzielone przez 2, czyli x2 to będzie 2. I popatrzmy teraz, gdybyśmy na maturze tak zostawili i nie skomentowali, niestety dostaniemy jednego punkta. Dlaczego? Dlatego, że na maturze ważna jest odpowiedź. Odpowiedź jest bardzo ważna i nasza odpowiedź ma pokazać, że my wiemy, co jest ostatecznie rozwiązaniem. Otóż zapisujemy tak. To równanko widzimy, że ma kilka rozwiązań, a jak jest kilka, nie przedział, nie nieskończenie wiele, kilka, to kilka wypisujemy w klamerce. I no dobrze by było posegregować od najmniejszego. Najmniejsze z tych, co podkreślone, jest minus jedynka, później jest 0, później widzimy jedynkę i tutaj zwróć uwagę na to, że tu jest jedynka i tutaj też jest jedynka, ale w ostatecznej odpowiedzi pisze się tylko raz, bo w zbiorze elementy nie mogą się powtarzać. I jeszcze dwójka. Czyli nasze równanie ma ile rozwiązań? Ma rozwiązań 4. I są to liczby minus 1, 0, 1 albo 2. Zadanie numer 3. W ciągu arytmetycznym AN siódmy wyraz wynosi 11, zaś 11 wyraz wynosi 7. Oblicz szósty wyraz tego ciągu i wzór ogólny. Specjalnie treści nie pisałam, dlatego że ja chcę razem z Tobą zapisać tą treść. Po pierwsze, jest podany ciąg, który jest arytmetyczny. Warto sobie to wypisać, jak rozwiązujemy zadanie. Ciąg arytmetyczny. I teraz tak, siódmy wyraz, czyli A z numerkiem 7. Siódmy wyraz, A7, wynosi 11, no tak jest napisane w treści. A jedenasty wyraz, czyli A11, wynosi 7.
przepisałam z treści. Teraz mamy obliczyć szósty wyraz, czyli A6 równa się pytajnik oraz wzór ogólny tego ciągu. Wzór ogólny to znaczy się, że mamy wyznaczyć AN. Czyli mam wyznaczyć A6 oraz mam wyznaczyć AN. No na pewno w tym zadaniu będzie mi potrzebny wzór ogólny, więc jeżeli go pamiętasz, super, jeżeli nie pamiętasz, od tego są tablice, żebyś sobie go przypomniał, ja go zapiszę. Wzór ogólny ciągu, uwaga, arytmetycznego, to jest A1 dodać N minus 1 razy R. No i tak, żeby wyznaczyć wzór ogólny, musimy mieć pierwszy wyraz, musimy mieć różnicę, a jeszcze nam kazali policzyć szósty wyraz. Więc tak, oczywiście metody są różne, prawda, na wyznaczenie tego zadania. Ja nauczę najprostsze, ja zawsze uczę takie najprostsze metody. A więc, wyobraźmy sobie pewien ciąg. On ma tutaj siódmy wyraz, no bo jest podany. Dalej jest wyraz ósmy, którego nie znamy. Wyraz dziewiąty, którego nie znamy. Wyraz dziesiąty, którego nie znamy. Wyraz jedenasty, który znamy. I tak dalej sobie leci ten ciąg. Popatrz, ten wyraz siódmy, on wynosi 11. Natomiast wyraz jedenasty wynosi 7. I teraz zastanówmy się, ile jest pomiędzy tymi wyrazami, bo ten jest dany i ten jest dany. W zadaniu z ciągiem arytmetycznym bywa często tak, że dwa są podane wyrazy i ty z nich musisz coś wywnioskować. Najprostszy sposób. Zobaczmy, ile dzieli ich różnic. Czyli pomiędzy tym a tym wyrazem, czyli pomiędzy wyrazem a jego sąsiadem z przodu jest R. R jak różnica ciągu arytmetycznego. To właśnie R, które tutaj występuje. Pomiędzy tym a tym też jest R. Pomiędzy tym a tym też jest R. Pomiędzy tym a tym też jest R. Czyli popatrz, mogłabym Ci teraz zapisać, że mój wyraz jedenasty to byłby wyraz siódmy, gdybym do niego dodała raz, dwa, trzy, cztery. Cztery różnice. Czyli A11 to się równa A7 dodać 4R. A ja uczę jeszcze szybciej, bez takiego rozrysowywania. U siebie uczę, jak ja uczę, prawda, młodzież? W jaki sposób uczę? Że wybieramy sobie wyraz o wyższym indeksie, rozpisujemy go za pomocą wyrazu o niższym indeksie, czyli w tym wypadku mam A11, to się równa A7. I teraz skąd wiedzieć, ile tu zapisać? 11 odjąć 7 to jest 4. I stąd się to bierze. I to jest prawidłowość, która występuje zawsze, chociażby patrząc na to, jak wygląda, spróbowałam to wytłumaczyć, ale to się przenosi automatycznie na dowolne dwa wyrazy. No więc podstawiamy. Za A11 podstawiamy sobie tutaj 7, za A7 11 i dodać 4R. No to przerzucam. 4R przenoszę, to będę miała minus 4R, 11 i 7 przerzucam, czyli będę miała minus 7. Czyli minus 4R to się równa, tu będzie 4 podzielone przez minus 4, czyli mamy R równe minus 1. Myślę, że część z Was po tych właśnie liczbach by i tak sam w głowie nawet wykapowała, że to się zmniejsza o po prostu o 1. Myślę, że można by było do tego też dojść w głowie, ale tu ładnie rozpisałam. No to skoro tak, to ja potrzebuję szósty wyraz. No to teraz spróbujmy tak samo pomyśleć, tylko ja potrzebuję szósty wyraz, ale zastanówmy się, który wyraz mamy dany. Mamy dany wyraz siódmy. Mamy wyraz dany jedenasty. Przydałby się pierwszy. Nie? Bo i tak nam będzie potrzebny do wzoru ogólnego. Czyli spróbujmy rozpisać tak. A7 to się równa. A1 dodać zgodnie z tym wzorem lub z tym rozumowaniem, które ja przeprowadziłam. 7 odjąć 1 to jest 6R. No to tak, pod A7 podstawiamy 11. No A1 nie mamy. Dodać 6 razy minus 1. Czyli 11 to się równa A1. Tu jak pomnożę, wyjdzie mi minus 6. To przerzucę na tą stronę, będzie łatwiej, czyli będzie 11 dodać 6, czyli 17, to się równa A1. I tak nam się A1 sprzyda do wzoru ogólnego. To teraz myślę, że spokojnie możemy szósty wyraz zapisać i szósty wyraz możemy różne możliwości. Mamy, możemy go rozpisać z siódmego wyrazu, możemy z 11, ale myślę, że większość młodzieży woli z pierwszego właśnie wyrazu. Czyli A1 dodać i tu będzie 6 minus 1, czyli 5R. No to proszę bardzo, A6 to się równa, A1 to było 17, dodać 5 razy R to jest minus 1, czyli A6 to się równa 17, będzie minus 5, czyli
A6 to będzie 12. Myślę, że jak popatrzysz logicznie, to skoro wierzysz, że A7 to jest 11, to ten wcześniejszy jest o 1 większy, bo to jest ciąg malejący. Różnica wynosi minus 1, to można też wykombinować było szybciej, ale ja tu wszystko rozpisuję, żeby grało nam. Szósty wyraz to jest 12. No to teraz ostatnia rzecz. Wyznaczamy wzór ogólny, czyli podstawiamy do wzoru AN to się równa A1, czyli 17, dodać N minus 1, no nie wiem ile N, we wzorze ogólnym zazwyczaj występuje N, więc trzeba zostawić, razy różnica, czyli minus 1. I raczej bym nie chciała, żebyś tak zostawił na maturze, tylko żebyś teraz to wymnożył, czyli będzie minus N i to też wymnożymy, będzie plus 1. Czyli AN to będzie 17 plus 1 to jest 18 minus N. I to możemy potraktować już jako wynik końcowy. Czyli nasz wzór ogólny tego ciągu to jest 18 minus n, a szósty wyraz to jest 12. Zadanie numer 4. Było zadanie z ciągiem arytmetycznym, teraz z geometrycznym. I tak brzmi. Trzy liczby postaci x minus 2 przecinek x plus 2 przecinek 3x minus 2 są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Wyznacz x. Ja oczywiście przepisałam tutaj na tablicy już treść. Bardzo często zdarza się na maturze, czy to w formie testowej, czy w formie otwartej, zadanie z ciągiem geometrycznym. I najczęściej bywa właśnie tego typu zadanie, że to jest jakby pierwszy wyraz, to jest drugi wyraz i to jest trzeci wyraz. I teraz, żeby liczby tworzyły ciąg geometryczny i były to trzy kolejne wyrazy, to musi spełniona być definicja ciągu geometrycznego, która mówi nam o tym, że w ciągu geometrycznym jest tak, że jak ja podzielę mój wyraz dowolny przez swojego sąsiada z przodu, to będę otrzymywała zawsze stałą literkę, którą nazywamy Q, prawda? Ona jest konstans, stałą liczbę będę otrzymywała. Jak ja podzielę właśnie dowolny wyraz przez sąsiada z przodu, czyli ten wyraz mam podzielić przez ten, albo ten wyraz mam podzielić przez ten i mogę to przyrównać, czyli że jak A3 podzielę przez A2, to dostanę to samo, co A2 podzielone przez A1. Natomiast część młodzieży lubi to samo zapisywać w innej formie, że jak drugi wyraz, ten w środku, podniosę do kwadratu, to wychodzi mi zawsze iloczyn sąsiadów, czyli A1 pomnożone przez A3. To i to jest dokładnie to samo, dlatego popatrz, jak ja tu pomnożę na krzyż, to mam dokładnie A2 kwadrat, to się równa A1 razy A3. Więc czy ja tu będę podstawiała, czy tu, nie ma to kompletnie znaczenia. Albo tak robisz, albo tak. No załóżmy, że będziemy tak robić, czyli podstawiamy 3x minus 2 nad x dodać 2, to się równa x dodać 2 nad x odjąć 2. Teraz mnożymy na krzyż, czyli dochodzimy do tej wersji, czyli ja zapiszę to, x dodać 2 to będzie do kwadratu, to się równa to razy to, czyli 3x minus 2 razy x minus 2. Jeżeli masz problemy ze wzorami skróconego mnożenia, to możesz napisać dwa nawiasy obok siebie i każdy z każdym pomnożyć. Ja oczywiście zrobię wzorem, żeby przypomnieć. Pierwszy wyraz do kwadratu, to jest x kwadrat, dodać 2ab, czyli 2 razy x to 2x razy 2, czyli 4x. I dodać drugi wyraz do kwadratu, czyli 2 do kwadratu, czyli 4. To się równa. Tu już niestety musimy mnożyć każdy z każdym, czyli to z tym, to będziemy mieć 3x razy x, 3x kwadrat. Dalej, to z tym, czyli 3x razy minus 2, minus 6x. Dalej, minus 2 razy x, no to będzie minus 2x. I ostatnie jeszcze, minus 2 razy minus 2, no to będzie plus 4. Popatrzmy, przenieśmy wszystko na jedną stronę sobie i od razu segregujmy. X kwadrat koło tego, jak przerzucę, minus 3x kwadrat. Dalej, plus 4x, zaraz koło tego, plus 6x i zaraz koło tego, jak przerzucę, plus 2x. I jeszcze liczby. Tu mamy plus 4, jak przerzucę, minus 4. Równa się 0. Popatrz, to w ogóle mi się tutaj odjęło. Natomiast tutaj resztę już wykonujemy. X kwadrat minus 3x kwadrat to jest minus 2x kwadrat. Teraz mamy 4x i 6x to 10x plus 2x, czyli plus 12x równa się 0. No i tak, można oczywiście by to było deltą, ale nie ma najmniejszego sensu, dlatego że wystarczy, że wyłączymy przed nawias. Przed nawias wyciągniemy sobie. Wystarczy w zupełności, że wyciągniemy 2x wtedy. Dwójkę zabrałam, x'a jednego zabrałam, zostaje minus i x1 w środku.
Teraz dwójkę stąd zabrałam, czyli tak jakby podzieliłam przez 2, zostaje mi plus 6, no i x-a zabrałam do przodu. To się równa 0. Robimy tak teraz jak zadanie numer 2 na tym naszym spotkaniu. Kiedy z ile czynów wychodzić może 0? Wtedy albo kiedy pierwszy czynnik jest 0, albo wtedy kiedy drugi czynnik jest 0. Jak tu podzielę przez 2, to i tak wyjdzie 0, a jak tu poprzenoszę, tą szósteczkę przeniosę, będzie minus 6, podzielę przez minus 1, to mi się znak zmieni, czyli wyjdzie mi x równe 6. Dla bezpieczeństwa możesz sobie sprawdzić, czy jak podstawimy szóstkę, to czy tutaj nasze wyrazy będą tworzyły ciąg geometryczny i czy jak podstawimy 0, to czy też te wyrazy będą tworzyły ciąg geometryczny. Myślę, że my tutaj oczywiście postawiać nie musimy, ale dla sprawdzenia na maturze możesz to zrobić. Natomiast Twoja ostateczna odpowiedź będzie taka, że naszym x może być albo 0, albo 6. Jest to zbiór dwuelementowy, czyli nasze x należy do zbioru dwuelementowego. Albo to będzie 0, albo to będzie 6. Zadanie numer 5. Chciałam też przypomnieć działania na logarytmach, te najbardziej popularne, dlatego też takie zadanie. Oblicz wartość liczby x, jeżeli x równa się logarytm przy podstawie 5 z dziewiątki, dodać 2 pomnożone przez i w nawiasie. Logarytm przy podstawie 5 z jedynki minus logarytm przy podstawie 5 z trójeczki. I teraz, na pewno pamiętasz, że były takie różne działania na logarytmach. I tutaj w nawiasie już widzimy, że jedno z działań można by było zastosować. Odejmowanie logarytmów o tych samych podstawach. Ja przypomnę ten wzór. Logarytm przy podstawie a z b minus logarytm przy podstawie a z c to się równa logarytm przy podstawie a. I teraz tutaj jak się odejmuje logarytmy, to się liczby logarytmowane dzieli b nad c. Oczywiście nam trzeba pamiętać o odpowiednich założeniach, ale tutaj mamy konkretne liczby, więc pierwszy logarytm przepisuję. Oczywiście ktoś może powiedzieć tak, a dlaczego by tego logarytmu nie spróbować policzyć? Gdybyś chciał policzyć logarytm przy podstawie 5 z 9, to w sposób analityczny Ci się nie uda, dlatego że jest to liczba niewymierna i tutaj kalkulator taki prosty na maturze Ci na pewno nie pomoże. Dodać 2 i teraz tu będziemy stosować ten wzór. Ten wzór, który tutaj zapisałam, będziemy stosować. Czyli zwijamy to po prostu w jeden logarytm, a wspólne podstawy są piątki, czyli napiszemy przy podstawie 5 i teraz będziemy liczby logarytmowane dzielić. Czyli będzie 1 podzielone przez 3. Ja używam oczywiście kreski ułamkowej. Dobra, no to teraz tutaj nasuwa nam się kolejna własność. Niby widać dodawanie, ale żeby móc dodać logarytmy, to nie może mi nic przed logarytmem stać. Dlatego ja tą dwójeczkę muszę gdzieś wyrzucić. I była taka kolejna własność, że jak mam logarytm przy podstawie a z b i z przodu mam jakąś liczbę, chociażby r sobie nazwę, to ja tą liczbę r tutaj mogę wrzucić do wykładnika liczby logarytmowanej. Czyli będę miała logarytm przy podstawie a z b do potęgi r. Ja mogę to wrzucać, wyrzucać, wrzucać, wyrzucać. W zależności jaki przykład po prostu na logarytmach mam. Zatem ja tą moją dwójeczkę wrzucam tutaj jako wykładnik do tej podstawy 1 trzecia. Czyli przepisuję x, to się równa logarytm przy podstawie 5 z 9, no bo nie umiemy policzyć, dodać. Teraz będę miała logarytm przy podstawie 5 i teraz to wrzucam, czyli będę miała 1 trzecią do potęgi po prostu drugiej. No to teraz myślę, że to już wykonamy, no bo myślę, że już wiemy, jak podnieść 1 trzecią do potęgi drugiej. No to jest oczywiście 1 dziewiąta. I teraz skorzystamy, tu skorzystaliśmy z tej własności, teraz skorzystamy jeszcze z trzeciej własności. Ta własność jest bardzo podobna do tej własności, którą napisałam u samej góry na tablicy, tylko dotyczy dodawania logarytmów. Jak tu się dzieliło, no to intuicyjnie oczywiście można pamiętać, że tu się będzie mnożyło. Te własności na logarytmach są w tablicach, więc jak Ci się zapomni, to możesz sobie kuknąć. Czyli zapisujemy jeden już logarytm przy podstawie 5 i w nawiasie, tak jak ja tu zrobiłam b razy c, ja w nawiasie tobie napiszę 9 razy 1 dziewiąta. Czyli, a może to już dalej będę pisała, logarytm przy podstawie 5, 9 razy 1 dziewiąta, oczywiście, że te dziewiątki nam się skrócą co do jedynek i będzie z liczby 1. No i taki logarytm, no już trzeba by było powiedzieć,
pamiętać, jaka jest definicja logarytmu, czyli ile ten logarytm wynosi. Myślę, że część z Was będzie pamiętała, że logarytm przy podstawie 5 z jedynki, w ogóle logarytm przy dowolnej podstawie, oczywiście większej od 0 i różnej od 1, zawsze z jedynki to jest 0. Dlaczego? Dlatego, jak napiszę, bo 5 do potęgi zerowej, zgodnie z definicją, to się przecież równa 1. To się zatacza takie kółeczko. To podniesione do tej potęgi ma nam wyjść to. Tak to jest właśnie z logarytmach, że to podnosimy do tego i ma wyjść to. Czy się zgadza, że 5 do zerowej to jest 1? Oczywiście. Dlatego moje x to jest po prostu 0. Czyli wyznaczyliśmy sobie, ile wynosi wartość takiego wyrażenia, które nazwałam x. No a to jest oczywiście wartość liczbowa tego wyrażenia, wynosi 0. Zadanie numer 6. Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt A o współrzędnych 2 i 1 i tworzy z osią o x kąt o mierze 120 stopni. Czyli jest to zadanie typowe z funkcji liniowej, ale też postanowiłam wybrać takie z kątem nachylenia, bo często młodzież zapomina o takim wzorze. Zresztą ten wzór jest w tablicach, więc tylko chciałabym, żeby on Ci się automatycznie kojarzył z kątem nachylenia w przypadku funkcji liniowej. Otóż zacznijmy od tego, że funkcja liniowa powinna nam się kojarzyć ze wzorem ax plus b. Natomiast kąt powinien się kojarzyć z warunkiem takim, że ten współczynnik a w tej funkcji liniowej jest równy tangensowi tego kąta alfa. Jest ten wzór w tablicach, więc można go sobie znaleźć. Więc zacznijmy od tego może. Czyli a to się równa tangens 120 stopni. I tutaj też jest problem, ponieważ młodzież na poziomie podstawowym przeważnie kojarzy funkcję trygonometryczną z kątem ostrym. Otóż tak się składa, że może się pojawić kąt rozwarty na maturze, bo albo pierwsza ćwiartka będzie, albo druga. Dlatego ja postanowiłam wybrać już takie zadanie na to nasze spotkanie, żeby już nie był tylko kąt ostry, a też kąt rozwarty. Jak poradzić sobie? Otóż, żeby sobie poradzić, to musisz sobie najlepiej w głowie albo gdzieś zapisać, ja to będę pisała, ale można to w głowie też zrobić, jak zapisać liczbę 120 stopni przy użyciu 180. Bo tutaj będziemy stosować wzory redukcyjne, tyle że na poziomie podstawowym to nie trzeba aż tak bardzo to kojarzyć, tam wzory redukcyjne, jaka wersja tych wzorów, aczkolwiek pamiętaj o tym, bo to też się często zdarza, czyli 120 to jest inaczej 180 minus 60. Zatem teraz możemy pamiętać o tym, że jak jest kąt rozwarty, to znaczy, że mam ja drugą ćwiartkę w układzie współrzędnym. Tak? Natomiast jak jest druga ćwiartka, to w drugiej ćwiartce tangens jest ujemny. Czyli na pewno wynik musi być na minusie i wzór redukcyjny kasuje nam to wszystko, zostawia nam tylko tangensa z 60 stopni. Tak działa wzór redukcyjny, tylko musimy pamiętać o ćwiartce. Czy będzie ten minus, czy nie będzie? W przypadku tangensa oczywiście druga ćwiartka wskazuje na to, że tangens jest ujemny. A więc a to się równa minus, a tangens 60 to albo pamiętasz, albo z tabelki w tablicach przypomnisz sobie, to jest pierwiastek z trzech. Czyli u mnie to będzie a się równało minus pierwiastek z trzech. Co mi to teraz dało? Dało mi bardzo dużo, ponieważ ja do mojego wzoru na funkcję liniową, do mojego przepisu, wzór to jest tak jakby przepis na ciasto, na cokolwiek, tak? To jest wzór. I ten wzór trzeba też kojarzyć. Do tego wzoru będę podstawiała a, ale mam podane, że ten wykres przechodzi, ten wykres tej funkcji liniowej przechodzi przez punkt. No to skoro punkt, no to xy, no to podstawiam za y 1, za a minus pierwiastek z trzech, za x 2 i dodać b. Jedyny problem w tym zadaniu jest taki, że nie ma b i trzeba go znaleźć. No więc tak, 1 to się równa, wykonujemy to mnożeniem, będę miała minus 2 pierwiastki z trzech, dodać b. To przerzucę na tą stronę, czyli będę miała 1, to jak się przeniesie, to będzie dodać 2 pierwiastki z trzech i to się równa b. Popatrz, wyszło nam a tu nam wyszło b. A to, że nie za ładne, no trudno. Różne mogą być, może być ładny wynik całkowity, może być w ułamku, może być wynik z pierwiastkiem. I teraz na końcu ja poprosiłam, napisz wzór funkcji liniowej. No to piszemy jako odpowiedź, napiszemy sobie nasz wzór. Y równa się, albo f od x, to wymiennie możemy stosować, y równa się a, czyli moje minus pierwiastek z trzech x i dodać 1, dodać 2 pierwiastki z trzech. To jest wynik ostateczny, z tym już nic więcej nie zrobimy. Zadanie numer 7. Była funkcja liniowa, a teraz kwadratowa.
Funkcja kwadratowa przyjmuje wartość największą, równą 4, dla argumentu minus 1. Jednym z jej miejsc zerowych jest liczba 1. Podaj wzór tej funkcji w postaci ogólnej. Otóż, zadanie z funkcją kwadratową, a konkretnie z jej własnościami, bardzo często pojawia się na maturze i ja specjalnie teraz nie zapisałam tej treści, bo chcę razem z Tobą nanieść nam tutaj na tablicę to, co jest w treści zawarte. Czyli wartość największa. Ja wartość największą oznaczam f max, ale niektórzy piszą dużą literkę m, różnie to w zależności od szkoły. Wartość największa równa 4. No to tak napisałam, jak widzę, prawda, w treści, dla argumentu, czyli dla x, przypominam, argumenty to x, równego minus 1. Dalej, jednym z jej miejsc zerowych, czyli miejsca zerowe oznaczamy, albo możemy napisać x0, albo x1, albo x2, wiemy, że to funkcja kwadratowa, czyli że możemy sobie napisać, że jednym z miejsc zerowych, czyli x1, jest liczba 1. Mamy podać wzór tej funkcji w postaci ogólnej. Przypomnijmy sobie, jak wygląda wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej. F od x równa się ax kwadrat plus bx plus c. I to mamy wyznaczyć, czyli po prostu mamy wyznaczyć współczynniki a, b i c. No to tak, pierwsza sprawa, to trzeba z tego skorzystać. Skoro musimy sobie to umieć wyobrazić, wykresem funkcji kwadratowej jest oczywiście parabola i ona ma albo ramiona do góry, albo ramiona są skierowane w dół. Zastanówmy się, jak u nas musi być, skoro jest wartość największa. Oczywiście ona musi mieć ramiona skierowane w dół. Dlaczego? Bo tutaj musi być najwięcej, a najwięcej to znaczy wierzchołku. I teraz, jaki wierzchołek będzie miał współrzędny? To widać z tego, popatrz. Wartość największa to wartość, to są y, czyli to będzie nasze tak jakby q, nie? Wierzchołku. Natomiast dla jakiego argumentu? To argumenty to jest p, czyli to będzie u mnie minus 1. Pamiętamy o tym, że wierzchołek to jest, ma współrzędne p i q. A ja z treści, która, z tej informacji w treści zawartej, że wartość największa wynosi 4, mogę wywnioskować właśnie, że moje q to jest 4, a dla argumentu, czyli moje p to jest minus 1. No i teraz tak, jeżeli widzimy tutaj p i q, wierzchołek, to powinna nam się kojarzyć automatycznie nie postać ogólna, tylko kanoniczna. No to napiszmy kanoniczną, ta, która nam się dobrze kojarzy, czyli a w nawiasie x minus p do kwadratu dodać q. Obie te postacie są w tablicach, więc jak Ci się zapomnie, możesz sobie zerknąć. A więc popatrzmy, co my możemy tutaj wykorzystać i co podstawić. F od x to ja mogę w skrócie napisać y. Niestety, a nie znam. Wiem tylko, że ramiona w dół, więc na minusie, ale nie wiem ile. Teraz x minus i uwaga, moje p to jest minus 1. Czyli ja mogę napisać tutaj minus 1, to ja zamiast pisać minus minus 1, napiszę od razu plus 1 do kwadratu i mam plus q, czyli plus 4. Popatrz, jaka bardzo cenna informacja. Bardzo cenna informacja była ta, że wartość największa to 4 dla x równego minus 1, bo ja z tego już prawie mam postać kanoniczną. Prawie, bo jeszcze muszę znaleźć a. Jak znaleźć a? No trzeba wykorzystać inną informację zawartą w zadaniu, miejsce zerowe. I bardzo często młodzież lubi, jak miejsce zerowe przedstawiamy nie jako sam argument, tylko przedstawiamy miejsce zerowe zawarte w punkcie. A więc ja też tak zrobię. Czyli załóżmy, że na naszym wykresie, gdybyśmy to narysowali porządnie w układzie współrzędnych, byłby punkt a, który by oznaczał przecięcie z osią x. I wtedy argument to jest 1, a wartość to jest 0. Zawsze jak masz miejsce zerowe, to zamiast pisać x1 równe 1, możesz sobie zrobić punkt. Tylko pamiętać, pierwsze to jest to, co jest miejscem zerowym, to jest ta jedynka, a drugie jest zawsze 0. Tak jest w przypadku, kiedy mamy do czynienia z zadaniem z miejscem zerowym. No to skoro tak, to popatrz jak pięknie. Ja teraz ten punkt podstawię pod ten wzór. Oczywiście pamiętając, że tu jest x, tu jest y. Czyli za y 0, to się równa a, za x oczywiście 1, dodać 1 do kwadratu i dodać 4. No więc pamiętamy o kolejności wykonywania działań. Czyli najpierw w nawiasie 1 dodać 1 to jest 2. 2 do kwadratu to 4, czyli napiszemy 4a i dodać 4. Jak zapisałbyś a, to musiałbyś napisać a razy 4, jakbyś chciał zacząć od a. A razy 4, ale łatwiej jest 4a. Przerzucam na tą stronę.
czyli mam minus 4a równa się 4, podzielę przez minus 4 i dochodzę do wniosku, że moje a to jest minus 1. Co mi to teraz dało? Dało mi to bardzo dużo, bo ja teraz mogę wrócić do postaci kanonicznej. Czyli napiszę y to się równa i zamiast a napiszę minus 1, otwieram nawias, x dodać 1 do kwadratu, dodać 4. No nie o taką postać prosiłam, ja prosiłam o postać ogólną. To co za problem, teraz chcę zrobić wzór skróconego mnożenia, nie? Czyli przepiszę minus 1, a niech będzie ta jedynka jeszcze. I teraz tu stosujemy wzór. X kwadrat plus, mamy we wzorze 2ab, czyli 2 razy x razy 1, czyli 2x. I plus b kwadrat, czyli u mnie 1. I za nawiasem plus 4. No już jesteśmy bardzo blisko. Teraz musimy pozbyć się nawiasu, czyli wymnożyć z minus 1. Czyli minus 1 razy x kwadrat to minus x kwadrat. Tu będziemy mieć dalej minus x. Dalej jak wymnożymy? Minus 1 i plus 4. I ostatnia już linijka. Początek przepiszemy, końcówkę widzimy, da się wykonać, czyli minus 1 dodać 4 to jest plus 3. I co to teraz nam wyszło? To, co ja teraz zapisałam, to jest moja odpowiedź do zadania, bo to jest postać ogólna mojej funkcji kwadratowej. Jeżeli na maturze zobaczysz polecenie, podaj postać ogólną, to musisz skończyć na ogólnej. Jeżeli zobaczysz na maturze, podaj postać kanoniczną, kończysz na kanonicznej. Jeżeli miałbyś postać iloczynową, kończysz na iloczynowej. Nic dalej nie robisz. Natomiast gdyby na maturze była sytuacja taka, podaj postać funkcji kwadratowej i nie byłoby sprecyzowane, jaką postać, to zostawiasz, jaką ci wygodnie. Aczkolwiek bardziej prawdopodobne jest to, że narzucą nam w arkuszu maturalnym konkretną postać. Tak jak ja narzuciłam, konkretną chcę postać ogólną, więc kończymy postacią ogólną. Zadanie numer 8. Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej k i tak zapisujemy k dwukropek i mamy takie równanie 3y dodać x minus 6 równa się 0 przechodzącej przez punkt o spłożonych 1 minus 1. Jest to zadanie z geometrii analitycznej, ale mogłabym je podpiąć również pod funkcję liniową. Dlaczego? Dlatego, że mam tutaj do czynienia z funkcją liniową. Konkretnie, nie jest to postać, która mnie najbardziej interesuje. Dlaczego? No bo nam się dobrze kojarzy, że funkcja liniowa powinna się zaczynać od y równa się, czyli od postaci kierunkowej. Tak też zróbmy. Czyli wyliczmy z tego y, czyli tak, no najpierw od razu nie dam rady y, najpierw 3y to się równa, to przerzucam, czyli minus x, to przerzucam, czyli plus 6. Dzielę przez 3 i teraz już będę miała y, nie od razu nie mam podanego y, ale muszę sobie sama wyznaczyć tego y. I teraz popatrz, co będę miała. Minus x podzielone przez 3. Ja mogę ci tak napisać, minus x podzielone przez 3, jest to dosyć intuicyjnie, dodać 6 podzielone przez 3 to jest 2. Ale to mi się nie podoba. Dlaczego? Dlatego, że ja muszę mieć a x plus b. Czyli ja muszę wiedzieć, ile a wynosi. Czyli takie x nad 3 oznacza 1 trzecią x. Więc napiszę minus 1 trzecia x plus 2. I ta postać mnie interesuje już, jest to postać kierunkowa. Co my z tej postaci kierunkowej jesteśmy w stanie wyznaczyć? Oczywiście jesteśmy w stanie odczytać współczynnik kierunkowy i u nas ten współczynnik kierunkowy, popatrz, ja nazwę go a1, wynosi minus 1 trzecia. Współczynnik kierunkowy. Dlaczego ja tylko współczynnikiem kierunkowym się zajmuję? Dlatego, że w zadaniu, gdzie jest prosta prostopadła, powinno nam się kojarzyć taki warunek. Kiedy dwie proste są prostopadłe? Wtedy, kiedy? A1, jak pomnożę przez a2, ma wyjść minus 1. To jest wzór w tablicach. Jakby ci się zapomniało, możesz sobie skorzystać. No to spróbujmy teraz podstawić. Pierwsze a, czyli tak jakby z tej pierwszej prostej odczytałam minus 1 trzecią, razy, to nie muszę tego mnożenia pisać, a 2 to się równa minus 1. Podzielę obustronnie przez minus 1 trzecią, no bo ja potrzebuję teraz znaleźć to drugie a z tej drugiej prostej po prostu. Czyli teraz minus z minusem da nam plus, tu się pomnoży przez odwrotność, czyli będę miała 3. Czyli widzisz, to jest bardzo teraz dla mnie ważna informacja, ponieważ moja prosta będzie miała wzór y to się równa. I ja nie będę zaczynała tak jak tutaj, bo wtedy byłyby równoległe. Prostopadłe to muszą spełniać ten warunek, czyli musi być takie a, czyli 3x, ax, czyli u mnie 3x plus b. Niestety b nie mam. Ale mam jeszcze bardzo ważną rzecz. Ja mam podany punkt,
który należy do tej prostej, prostopadłej, do wykresu tej prostej. Czyli x, y, punkt mogę podstawić. Pamiętaj, zadanie z punktem, jak jest podane w treści, że punkt należy do prostej, punkt należy do paraboli, to ty go możesz podstawić zawsze. Za x odpowiednio za y. Czyli za y minus 1 to się równa 3 razy. Za x 1, no i plus b. Czyli minus 1 to się równa 3 razy 1 to 3 plus b. To przerzucę na tą stronę, czyli będziemy mieć minus 1 minus 3 to jest b, czyli po prostu minus 4 to jest b. Czyli ostatecznie odpowiedź do naszego zadania, czyli miałam wyznaczyć równanie prostej prostopadłej do tej pierwszej, no to wykombinowaliśmy, że jak prostopadła to musi się zaczynać od 3x, a przechodzi przez ten punkt, no to nam wyszło z obliczenia, że b to jest minus 4. Czyli piszemy 3x minus 4 i koniec. To jest to, co mieliśmy znaleźć, czyli równanie prostej prostopadłej do tej prostej przechodzącej przez ten punkt A. Zadanie numer 9, tym razem troszkę geometrii. Boki równoległoboku mają długość 8 cm i 15 cm, a kąt ostry ma miarę alfa, ale taką, że kosinus tego kąta to jest 1/4. Oblicz pole równoległoboku. Ja oczywiście przygotowałam tutaj rysunek, no bo fajnie jest jednak zrobić ten rysunek, żeby przypomnieć sobie, jak wygląda równoległobok. Przypominamy, jest to czworokąt, który ma parami boki równoległe i parami boki równej długości, czyli tutaj jest mój bok A, to tutaj też będzie A, tu jest B, tu jest B. I teraz, moje A jak widać jest krótsze na rysunku, czyli ja nazwę, że to będzie moje 8, a moje B to jest 15. Czyli tutaj odpowiednio napiszemy, że to jest nasze A, to jest nasze B. Są podane konkretne boki. Co jeszcze jest podane? Podane jest, że kąt ostry tego równoległoboku, czyli ja zaznaczę go tutaj, ale mogę go też tutaj zaznaczyć, ten kąt ostry ma taką zależność, że jego kosinus wynosi 1/4. Tu jest troszkę zadanie połączone z geometrią płaską, z trygonometrią. Dlaczego? Dlatego, że teraz tak, widząc taki rysunek, powinniśmy sobie skojarzyć, patrząc na to, co trzeba wyliczyć pole, jakie to były wzory na pole równoległoboku. Pierwszy wzór, który uczymy się już od szkoły podstawowej, to jest wzór A razy H. No ale niestety, ja tu H mogłabym poprowadzić wysokość, czy tą spadającą na bok A, nie ma problemu, ale po co? Czy był inny wzór na pole równoległoboku? Oczywiście możesz znaleźć w tablicach wzór na pole równoległoboku. Jest taki za pomocą, właśnie wyrażony za pomocą sinusa kąta dowolnego tego równoległoboku. Czyli A razy B razy sinus alfa. I wszystko byłoby pięknie, gdybyśmy albo znali kąt, albo znali od razu sinusa tego kąta. Niestety my w zadaniu nie mamy sinusa, mamy kosinusa. Ale teraz przypomnijmy sobie, teraz już jakby cofamy się teraz do trygonometrii, przypomnijmy sobie, jaka to jest zależność na sinusa i kosinusa tego samego kąta, taka zależność trygonometryczna, która nam pozwoli wyliczyć tego sinusa, który nam brakuje, żeby podstawić i żeby podać pole. Jest to taki piękny wzór, który ma swoją nazwę. Jedynka trygonometryczna. To jest taki piękny wzór, za pomocą którego jesteśmy w stanie, mając sinusa, wyliczyć kosinusa, mając kosinusa, wyliczyć sinusa. No to zróbmy to. Czyli sinus kwadrat alfa dodać za kosinusa, tylko bez kwadratu, uwaga, podstawiam 1/4. Zrobię to w nawiasie, bo za tym mam napisać do potęgi drugiej. To się równa 1. No więc sinus kwadrat alfa przepisuję, dodać, tu podnosimy 1 do kwadratu to 1, 4 do kwadratu to 16, równa się 1. No to dalej, sinus kwadrat alfa to się równa, to przenoszę, czyli będę miała 1 minus 1/16, czyli dalej, sinus kwadrat alfa to się równa. Jak ja od jedynki odejmę 1/16, to tak jak ja bym od 16/16 odjęła 1/16, bo jedynkę zamieniłam sobie na 16/16, bo mi wolno. A więc mam już wspólny mianownik, a to mi pasuje, czyli będę miała 15/16. Jak ja to spierwiastkuję, otrzymam, że sinus alfa to się równa. I teraz uwaga. 15 nie umiem spierwiastkować, dlatego zapiszę pierwiastek z 15 w liczniku, a w mianowniku 16 umiem spierwiastkować, to jest 4. I teraz, skoro jest to kąt ostry, to ja wiem, że sinus tego kąta jest dodatni, czyli właśnie taki mi wyszedł. No i ten sinus będę podstawiała tutaj do mojego wzoru. Czyli lecimy teraz pole,
równoległ, po boku to się równa A, czyli 8. Tutaj jak stosujemy wzór, to jednostki na końcu napiszemy. Razy 15, bo to jest moje B, i razy sinus, czyli to będzie moje pierwiastek z 15 nad 4. Mnożenie jest przemienne, a więc ja mogłabym tą czwórkę skrócić z 8 i tu będzie 2. I ostateczny mój wynik to będzie 2 razy 15, czyli 30 pierwiastków z 15, wyrażone oczywiście w centymetrach kwadratowych, bo mieliśmy wyznaczyć pole równoległoboku, gdzie boki były w centymetrach, a więc pole jest w centymetrach kwadratowych. I to jest nasza odpowiedź. Pole równoległoboku to 30 pierwiastków z 15 centymetrów kwadratowych. Zadanie numer 10. Wiedząc, że sinus alfa to się równa 2 trzecie oraz że kąt alfa to jest kąt ostry, opisz wartość takiego wyrażenia. Cosinus alfa, dodać 2 tangensy alfa i to wszystko jest podzielone przez sinus alfa. To zadanie 10 troszkę moglibyśmy zastosować i zrobić takim sposobem jak w zadaniu numer 9, czyli mając sinusa, przydałby się nam kosinus i moglibyśmy to zrobić z jedynki trygonometrycznej, ale ja specjalnie. Skoro w zadaniu 9 robiłam jedynką trygonometryczną, to teraz w zadaniu numer 10 tym ominę. To zrobię innym sposobem z Tobą. Ale teraz tak, ten sposób, który teraz zaproponuję, najłatwiejszy z punktu widzenia przeciętnego ucznia, jest ok, ale tylko w sytuacji, kiedy kąt jest ostry. Gdyby w zadaniu było podane, że kąt ma być rozwarty, nie wolno Ci robić zadanie z trójkątem, tylko musisz z jedynką trygonometryczną. Natomiast, jeżeli jest kąt ostry, możesz sobie zrobić rysunek trójkąta prostokątnego, bo Ci wolno, bo będziemy stosować trygonometrię kąta ostrego w trójkącie prostokątnym. I teraz, przypomnijmy sobie, co to był sinus. Sinus był to stosunek tego boku, który leży naprzeciwko do przeciwprostokątnej, czyli mój sinus to jest 2 do 3, ale pamiętaj, to 2 do 3 to ja mogłabym osiągnąć, bo ja nie wiem, czy ten bok faktycznie jest 2. Moglibyśmy napisać, że on ma długość 2, byłby to szczególny przypadek, można tak zrobić, ale dla bezpieczeństwa lepiej na egzaminie maturalnym zrobić tak, że rozszerzyć przez x-a licznik i mianownik, żeby już nie było wątpliwości, żeby się nikt nie doczepił. Czyli naprzeciwko kąta alfa napisać 2x, a przeciwprostokątną napisać 3x. Widzisz, że te x się skrócą tak czy siak i wyjdzie 2 trzecie. No bo stosunek, właśnie który jest zawarty w sinusie, informuje nas już, podany jest w zadaniu i on zawsze jest najprostszy. On nam informuje o tym, jak się ma jeden bok do drugiego. Ale ja nie wiem, czy ten bok faktycznie ma długość 2, czy ma 3, dlatego dla bezpieczeństwa lepiej napisać 2x, 3x. To brakuje nam tego, to y. I układamy twierdzenie Pitagorasa. 2x do kwadratu dodać. Y do kwadratu równa się 3x do kwadratu. Podnosimy. 4x kwadrat dodać. Y kwadrat równa się, tu też podnosimy, 9x kwadrat. To przerzucam na tą stronę, czyli mam y kwadrat równa się. 9x kwadrat, jak przerzucę, będę miała minus 4x kwadrat, czyli y kwadrat, to jak się pięknie odejmie, będzie 5x kwadrat. To teraz spierwiastkujemy i mamy, że y to się równa. X kwadrata da się pięknie spierwiastkować, czyli będę miała x, ale piątkę nie bardzo, czyli muszę napisać x pierwiastek z 5. I teraz to zaznaczmy na naszym rysunku, może kolorem zaznaczę, x pierwiastek z 5. Co mi to dało? Dało mi to bardzo dużo, ponieważ teraz ja potrzebuję, jak widzisz, do naszego zadania, potrzebuję sinusa, no to go mam, potrzebuję kosinusa, no to przypomnijmy sobie, co do czego to był ten kosinus. To był ten bok, ta przyprostokątna, która leży koło kąta, czyli ta tutaj u nas, x pierwiastek z 5, do przeciwprostokątnej, czyli 3x. I tak te xiki się skrócą i wyjdzie pierwiastek z 5 nad 3. No to jeszcze nam potrzeba tangens alfa w zadaniu, czyli tangens to był ten bok, który leży naprzeciwko, czyli u mnie 2x do drugiej przyprostokątnej, czyli x pierwiastek z 5. X-y oczywiście mi się skrócą, dostanę 2 nad pierwiastek z 5, oczywiście muszę usunąć niewymierność, czyli będę miała 2 pierwiastki z 5 nad 5. Wszystko mam już policzone, teraz przechodzę do mojego wyrażenia, które poprosiłam o wyznaczenie W, to się równa. Za kosinusa podstawiamy pierwiastek z 5 nad 3. Dodać,
Teraz mamy 2 razy tangens, czyli 2 pierwiastki z 5 nad 5. I to wszystko podzielone przez sinus, czyli u nas sinus to jest 2/3. No to w takim wypadku równa się i mamy pierwiastek z 5 nad 3. Dodać to wykonujemy. Będziemy mieć 4 pierwiastki z 5 nad 5 i to wszystko podzielone przez 2/3. No tutaj niestety kłaniają się tylko i wyłącznie już teraz ułamki, przekształcenie na ułamkach. Potrzebujemy wspólnego mianownika, czyli tu sobie rozszerzymy razy 5. Ja dopiszę razy 5, razy 5, a tu razy 3, razy 3. Czyli będę miała 5 pierwiastków z 5 nad 15, dodać 12 pierwiastków z 5 nad 15 i to podzielone przez 2/3. To się równa. I teraz już w końcu w tym liczniku mogę to dodać ze sobą, czyli będę miała 5 pierwiastków z 5 i 12 pierwiastków z 5, to 17 pierwiastków z 5 nad 15, podzielone przez 2/3. Pamiętamy, tu jest główna kreska ułamkowa, którą zamienimy na mnożenie przez odwrotność. Czyli 17 pierwiastków z 5 nad 15 razy 3 drugie, bo mnożę przez odwrotność, dzięki czemu tu mi się skróci z tym i tu będzie 5, a tu w liczniku będę miała 1 i mnożę. 17 pierwiastków z 5 razy 1, no to się mi nie zmienia, a na dole 5 razy 2, czyli 10. Czyli taki nam wyszedł ostateczny wynik. Jeżeli mamy zadanie z trygonometrii, to w trygonometrii bardzo często występują pierwiastki, więc wynik końcowy bardzo często jest z pierwiastkiem, więc nie przejmuj się, jak będą wychodziły Ci pierwiastki, bo niektórzy myślą, że jak już wychodzi coś takiego niefajnego na wygląd, to pewnie jest źle. Otóż różnie może być w zadaniu maturalnym. Mogą tak skonstruować zadanie, że wyjdą fajne liczby, w miarę oczywiście, a może być tak, że ten wynik końcowy będzie niezbyt taki ciekawy tak dla oczu, jak na to patrzymy. Zadanie numer 11, to jest nasze kochane prawdopodobieństwo, brzmi następująco. Losujemy jedną liczbę ze zbioru 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, a drugą ze zbioru 2, 4, 5, 7, 9, tworząc w ten sposób liczbę dwucyfrową, w której pierwsza z wylosowanych cyfr jest cyfrą dziesiątek, czyli stąd jak wyląduje cyfra dziesiątek, natomiast a druga jest cyfrą jedności, czyli stąd ląduje cyfra jedności. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba będzie nieparzysta i większa od 30. Najpierw my sobie to musimy wyobrazić. Popatrz, ja z tego zbioru zabieram jedną, nie wiem którą. Zabieram jedną, czyli jakby tworzę jedno miejsce i to będzie cyfra dziesiątek. Później z tego zbioru zabieram jedną cyfrę, tworzę jeszcze jedno miejsce i to będzie cyfra jedności. I przykładowo, jak zabrałam tu piątkę, a tu czwórkę, to mam liczbę 54. I ja mam dopiero obliczyć prawdopodobieństwo, że ta nasza liczba utworzona będzie nieparzysta, że będzie większa od 30. Pierwsza sprawa, musimy zrozumieć to doświadczenie. Na czym polega doświadczenie w tym zadaniu? Doświadczenie polega na tym, że ja stąd zabieram jedną i ona będzie pierwsza, a później stąd zabieram drugą i ona będzie druga, czyli będzie tą cyfrą jedności. Zatem nam jest potrzebne określić moc zbioru zdarzeń elementarnych. Pamiętasz, moc omega. Możesz to zrobić drzewkiem, ale w takim wypadku, gdzie mamy dość dużo tych cyferek tutaj, jak widzisz, lepiej zrobić regułę mnożenia. Rysujemy dwie kratki, dlatego że jedną zabieram, a później drugą zabieram z drugiego zbioru. Czyli pierwsza to będzie cyfra dziesiątek, druga cyfra jedności. No to tak, w kratkach wpisujemy, ile mamy możliwości. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 może mi się trafić. Ja to robię losowo, prawda? Niespecjalnie wybieram, tylko wkładam rączkę, zamykam oczy i wybieram. Teraz tutaj. 1, 2, 3, 4, 5. No to tutaj mam 5. Czyli wszystkich możliwych sytuacji będzie 35. Jeżeli będziesz miał taką ochotę, że będziesz sobie na maturze wypisywał 2, 2, czyli 22, 2, 4, 24, 2, 5, 25, 2, 7, 27, 2, 9, 29 i później z trójką i tak dalej, i tak dalej, masz ochotę, nie ma problemu. Wypiszesz ich, będziesz ich miał 35 tych liczb. Ale ja tego oczywiście robiła nie będę. Teraz piszemy, na czym polega zdarzenie, które prawdopodobieństwo mamy policzyć, którego mamy policzyć to prawdopodobieństwo. Czyli, że nasza liczba będzie, czyli napiszę tak w skrócie, liczba będzie nieparzysta i większa
od 30. Ma być nieparzysta i większa od 30. Popatrz, jest tutaj spójnik koniunkcji. Musi być i to zawarte, i to zawarte. Skoro to moc omega robiliśmy regułą mnożenia, spróbujmy tutaj bez wypisywania, bo oczywiście byś mógł wypisywać te liczby. Czyli zastanowić się, żeby była nieparzysta większa od 30, to tak. O, to z dwójką nie mogę, prawda? No to muszę zacząć od trójki i tak dalej. I wypisywać przypadki jak najbardziej. Ale ja zrobię z tobą troszkę krócej, czyli zrobię oczywiście regułą mnożenia. Czyli teraz tak. Zastanówmy się na to, czy liczba będzie nieparzysta, ma wpływ która cyfra? Czy pierwsza, dziesiąta, czy jedności? Oczywiście jedności. Czyli tu jest cyfra jedności i teraz zastanówmy się, żeby ona była nieparzysta, to ja muszę wybrać którą? Albo piątkę, albo siódemkę, albo dziewiątkę. Nie mogę tylko wybrać dwójki, ani nie mogę czwórki wybrać. Czyli ja ile mam możliwości, ja napiszę, albo mi się piątka może trafić, albo siódemka, albo dziewiątka. Mam trzy możliwości, to wpisuję w karteczkę 3. Dobra, a teraz, żeby liczba była większa od 30, czyli musi być 30 coś, 40 coś, 50 coś i tak dalej. Czyli czy ja mogę mieć na początku dwójkę? Nie, bo byłoby 20 z czymś. Czy mogę mieć trójkę? Tak, dlatego że tutaj nie mam zera, będę miała 35, albo 37, albo 39. Wszystkie będą większe od 30. Dlatego ta cyfra dziesiątek moja, to co ja mogę tu wybrać? Mogę wziąć trójkę, czwórkę, mogę piątkę, mogę szóstkę, mogę ósemkę, mogę dziewiątkę. Czyli ile mam ewentualności? Oczywiście mam 6. No więc, oczywiście to mnożąc teraz, 6 razy 3 mamy 18. Czyli zgodnie z definicją prawdopodobieństwa, metodą klasyczną, tak, to jest definicja klasyczna prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo zdarzenia A, jest to taki iloraz. U góry jest moc zdarzenia A, na dole jest moc zdarzenia omega. Czyli u mnie moc zdarzenia A to jest 18, moc omega to jest 35. Gdyby oczywiście to się dało skrócić, to byśmy skrócili, pamiętaj o tym, wyniki na maturze zawsze podajemy w ułamkach skrócone maksymalnie ile się da. No ale tak się składa, że 18, 35 nie ma żadnych wspólnych dzielników, więc to jest już wynik ostateczny. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia, że nasza otrzymana w ten sposób liczba będzie nieparzysta i większa od 30, to jest 18 35. Zadanie numer 12. Oblicz obwód trójkąta równobocznego, jeśli promień okręgu opisanego na nim ma długość 6 cm. Czyli promień okręgu opisanego, ja przepiszę, to jest 6 cm, a naszym zadaniem jest policzyć obwód trójkąta, oczywiście w treści trójkąta równobocznego. Trójkąt równoboczny powinien nam się kojarzyć oczywiście z tym, że wszystkie boki są długości A, no bo jak sama nazwa wskazuje, równoboczny. Ja zrobiłam do tego rysunek, chociaż tak naprawdę nawet nie ma takiej potrzeby, żeby robić rysunek. Jest to zadanie stricte na wzorach, jak Ci się zapomną wzory, one są w tablicach. W zadaniu jest podany promień okręgu opisanego. Otóż był wzór, zresztą jak popatrzysz na mój rysunek, który jest tutaj estetyczny, to widać, że nasz promień okręgu opisanego, czyli tak jakby na zewnątrz, nie tego trójkąta, ten promień tego okręgu opisanego, jakbym ja przedłużyła, to troszkę mu brakuje do całej wysokości, a konkretnie to jest 2/3 z wysokości całej. 2/3 z wysokości, a promień okręgu wpisanego byłby 1/3 z wysokości. Ten wzór jest w tablicach, więc można sobie śmiało przepisać z tablic. Pod E ja podstawiam 6, czyli będę miała 2/3 H. Może zmienię strony, czyli napiszę 2/3 H to 6. Pomnożymy razy 3, dzięki czemu pozbędziemy się mianownika, czyli będę miała po prostu 2H, równa się 6 razy 3, 18. Dzielimy przez 2 i wychodzi nam, że H to jest 9, oczywiście centymetrów. No dobrze, no ale przecież jeszcze znamy wzór na H. Otóż też go przypomnę, że H to jest A pierwiastek z 3 nad 2, tylko zwracam uwagę, te wzory, które ja teraz stosuję, dotyczą tylko i wyłącznie trójkąta równobocznego, żeby do innego trójkąta tych wzorów nie stosować, pamiętaj. No to podstawiam, za H 9 to się równa A pierwiastek z 3 nad 2. No to pomnóżmy tak jak wcześniej razy 2, żeby tej dwójki się pozbyć, czyli 9 razy 2 to będę miała 18,
to jest A pierwiastek z Czech. Wymienię strony, będzie się nam lepiej patrzyło. A pierwiastek z Czech to przecież 18. Podzielę przez pierwiastek z Czech. No, będę miała taki gorszy zapis, bo mi się tego nie da pięknie podzielić, ale tak zapiszę. 18 podzielone przez pierwiastek z Czech. Usunę niewymierność, pamiętajmy o tym, czyli będziemy mieć 18 pierwiastków z Czech nad 3. Pierwiastek z Czech razy pierwiastek z Czech to 3. Jeszcze mi się to skróci z tym, tu będę miała 6, czyli ostatecznie A to jest 6 pierwiastków z Czech. No, myślisz teraz, a po co nam to A było potrzebne? No po to, że obwód trójkąta równobocznego to jest suma wszystkich boków, czyli u nas to jest 3A. Czyli w naszym konkretnym przykładzie mamy 3 razy 6 pierwiastków z Czech, czyli 18 pierwiastków z Czech. Pamiętamy, że w zadaniu były jednostki, dlatego trzeba w odpowiedzi już końcowej tą jednostkę napisać, czyli obwód takiego trójkąta równobocznego o warunkach w zadaniu takich początkowych, że promień okręgu opisanego to jest 6 cm, to obwód tego trójkąta to 18 pierwiastków z Czech cm. Zadanie numer 13. Wyznacz współrzędne punktu A, wiedząc, że punkt B ma współrzędne minus 2 i 6, zaś środkiem odcinka AB jest punkt M o współrzędnych 4 i minus 8. Ja to przepisałam, ale zaznaczmy tutaj, że to jest środek, bo to jest bardzo ważne, odcinka AB. Środek odcinka AB i naszym zadaniem jest wyznaczyć jeden z końców odcinka, czyli wyznaczyć współrzędne punktu A. Oczywiście powinniśmy zacząć od tego, że skoro nie mamy współrzędnych, to napiszmy sobie, że te współrzędne to są jakieś x, y. Pamiętamy, że są zawsze dwie współrzędne punktu w układzie współrzędnych, x i y. Środek odcinka, z czym by nam się skojarzył? Myślę, że kojarzysz, że w tablicach, o ile nie pamiętasz tego wzoru, to w tablicach jest wzór na środek odcinka. Niestety w tablicach nie ma napisane s równa się, ale jest ten wzór, który ja teraz napiszę. xa dodać xb nad 2, przecinek yA dodać yB nad 2. U nas idealnie nam się zgadzają oznaczenia. Mam A punkt i mam B. Gdybym miała punkt C zamiast B, to bym tutaj musiała napisać XC, YC. Ale to kompletnie w zasadzie w podstawieniu już nie będzie miało znaczenia. Ja mam podane S, tylko moje S to jest po prostu M. To jest tylko kwestia nazwy. Więc to kompletnie znaczenia nie ma podstawy. 4 przecinek minus 8 to się równa. Teraz xa to jest u mnie x, dodać współrzędna xowa, ale z punktu b, czyli dodać minus 2, podzielone przez 2, przecinek. Teraz ya u mnie ja nazwałam po prostu y, dodać współrzędna yowa z punktu b, czyli 6 i podzielone przez 2. No to teraz tak, tutaj oczywiście jest podwójny nawias, bo tu jest nawias i tu nawias, to myślę, że to od tego zaczniemy. Czyli x plus minus 2 to x minus 2 nad 2 i y plus 6 nad 2. Żeby takie równanie miało sens i było prawdziwe, to popatrz, pierwsza współrzędna musi się równać pierwszej współrzędnej, a druga współrzędna musi się równać drugiej współrzędnej. Czyli my teraz wnioskujemy i układamy takie dwa równanka, że moja czwórka to musi być x minus 2 nad 2 i moja minus ósemka to musi być y plus 6 nad 2. Wystarczy tu pomnożyć razy 2 i tu pomnożyć razy 2, żeby się mianowników pozbyć. Czyli i teraz mnożąc razy 2 będę miała 4 razy 2 to jest 8 i to się równa x minus 2. I tu mnożąc razy 2 będę miała minus 8 razy 2 minus 16 to się równa y dodać 6. Przerzucam moją minus 2, czyli 8 będę miała plus 2, bo przenoszę na stronę, to się równa x, czyli 10 to się równa po prostu x. I tak samo tu zrobię, szósteczkę przerzucę, czyli minus 16, przerzucam minus 6, to jest y, czyli minus 16 minus 6 to jest minus 22, to się równa y. No i na końcu trzeba podać odpowiedź, bo ja prosiłam o to, żeby mi powiedzieć, jakie współrzędne ma punkt A. Punkt A ma współrzędne. Pierwsza to dziesiątka współrzędna xowa, a druga yowa to minus 22. I to jest nasza odpowiedź do zadania. Czyli jeden z końców tego odcinka, dla którego środek to jest to, a jeden z końców to ten, prawda, punkt B, to drugi z końców, czyli punkt A, ma takie współrzędne 10 i minus 22.
Na tej lekcji nie może również zabraknąć zadania z bryłą, a więc zadanie 14. W ostrostopie prawidłowym czworokątnym stosunek długości przekątnej podstawy do długości krawędzi bocznej jest równy jak 3 do 5. Oblicz kosinus kąta nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy ostrosłupa. Po pierwsze, musisz wykonać rysunek i musi to być oczywiście ostrosłup prawidłowy, czworokątny, tak żeby było to ewidentnie widać. Czyli prawidłowy to znaczy, że w podstawie jest kwadrat, bo czworokątny, prawda? W podstawie kwadrat. Ja oznaczam oczywiście standardowo boki krawędzie podstawy literką A, krawędzie boczne literką B. Tu B, tutaj też B mogę zaznaczyć. I teraz tak. Pierwsza informacja, bo czytamy jeszcze raz, jak już wykonamy rysunek. W tym ostrosłupie stosunek długości przekątnej podstawy, czyli przekątna podstawy, ją tu wytłuściłam, to jest u mnie oczywiście literka małe d, do krawędzi bocznej, czyli u mnie to jest b, i ten stosunek ma się tak jak 3 do 5. Mamy obliczyć na tej podstawie, czyli mamy taką małą ilość informacji, na tej podstawie mamy policzyć kosinus kąta alfa, napiszę pytajnik, ale ten kąt to ma być kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy. Muszę ten kąt zaznaczyć. Otóż, jak jest kąt nachylenia krawędzi bocznej, on się dosyć często pojawia na maturze, to znaczy, że musimy sobie wytłuścić tą krawędź boczną, więc ja zaznaczę tą krawędź boczną tutaj. W zasadzie ona no, była zaznaczona, ale poprawiam ją tutaj. Czyli krawędź boczna i ona ma być zrzutowana na podstawę, prostopadle. Poleci tutaj, jej wierzchołek poleci po wysokości. I popatrz, jak ja ją zrzutuję, tą krawędź boczną na podstawę, to tu będzie oczywiście kąt prosty, bo prostopadle rzutujemy do podstawy. I ten kąt tutaj to będzie właśnie mój kąt alfa, kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy. Młodzież często ma problem z zaznaczeniem właściwego kąta, a tutaj tkwi cały problem z zadaniem, żeby dobrze zaznaczyć. No to tak, skoro ja mam wyznaczyć kosinus alfa, to spróbujmy sobie w ogóle opisać ten trójkąt tutaj, konkretnie jego boki. Tutaj jest B, tutaj jest ta wysokość H całego ostrosłupa, zazwyczaj oznaczamy ją dużą literką H, natomiast odtąd dotąd to jest połowa przekątnej, czyli jedna, druga D. To D, które występuje również tutaj. A więc popatrzmy, jakby na przykład z tej równości, którą mamy, pomnożyć na krzyż i będę miała tak 5 razy D, to się równa 3 razy B, podzielę przez 5, to wyjdzie mi, że moje D to jest 3B nad 5. Być może do czegoś mi się to sprzyda. No zapewne się sprzyda, skoro tak jest skonstruowane zadanie. No to teraz przejdźmy do naszego kosinusa kąta alfa. Otóż patrzymy sobie na ten trójkąt. Ja go może tutaj zakreślę tak, żeby było lepiej widać, o którym trójkącie mówimy. I kosinus kąta alfa, to przypominamy, kosinus, jak nie pamiętasz w tablicach, zerknij do tablic. Kosinus jest to stosunek tej przy prostokątnej, która leży zaraz koło tego kąta, czyli u nas jedna, druga D, do przeciwprostokątnej, a u nas to jest B. No to co możemy zrobić? No to żeby policzyć dalej tego kosinusa, czyli tego, ten nasz kosinus alfa, to pod D sobie to podstawmy. Czyli będzie jedna, druga razy, za D podstawiam 3B nad 5 i to wszystko nad B. To się równa. Tu pomnożę, czyli będę miała 3B nad 10 i to wszystko nad B. Kreska tutaj jest główna, kreska ułamkowa, czyli zapiszę 3b nad 10 i pomnożę przez odwrotność, czyli pomnożę przez 1 nad b. Literki b nam się skróciły. Popatrz, nawet nie potrzebowaliśmy tutaj żadnego twierdzenia Pitagorasa, czy jeszcze jakichś innych zależności pisać. Wystarczyło tak prosto to zadanie zrobić, bo nam wychodzi już od razu, że ten kosinus alfa to jest 0,3. Ja specjalnie wybrałam takie zadanie sprytne, bo to jest zadanie sprytne, szybkie bardzo, jak na geometrię przestrzenną jest to zadanie szybkie, mało miejsca zajmuje. Ty na maturze w zadaniu z bryłą będziesz miał dużo miejsca, całą stronę, o ile nie dwie, ale to nie znaczy, że musisz je wszystkie spisać. Możesz zadanie zrobić szybko, sprytnie w 4-5 linijkach, ale ważne, żeby było zrobione poprawnie i żeby były użyte sposoby, które
faktycznie jedno z drugiego wynika, bo pewnych rzeczy no tutaj nie da się w głowie poprzedstawiać, bo jednak coś zapisane musi być, prawda, na maturze. Nie da się wyniku od razu podać. Trzeba jednak pewne przekształcenia tu sobie zamalować. Niektórzy lubią sobie ten trójkącik przerysować gdzieś obok, można. No ja tutaj akurat mam możliwość pokazać kolorami, ale na maturze ty masz tylko czarny długopis, więc wszystko robisz jednym kolorem, więc dobrą techniką jest przerysować sobie tutaj z boku ten trójkąt właśnie prostokątny. W zasadzie, gdyby na przykład w tym zadaniu, gdybym poprosiła o kosinusa, mając kosinusa, prawda, moglibyśmy sinusa wyliczyć, gdybym poprosiła o tangensa w tym zadaniu, nie? No to wtedy, gdybym poprosiła o tangensa, to sam kosinus byłoby mało, bo trzeba by było policzyć sinusa i później tangensa. Albo wyznaczyć wysokość stwierdzenia Pitagorasa. Także w zależności od tego, co ci dadzą na maturze, to albo to będzie zadanie krótkie, albo będzie bardziej wymagało przekształcenia, ale w bryłach pierwsza sprawa jest zrobić poprawnie rysunek. Jeżeli dadzą na maturze ci ostrosób, a ty zrobisz go na ostrosób, masz przekreślone i w ogóle tego się nie sprawdza, bo to jest nieznajomość, prawda, brył. Więc podstawa to jest taka, żebyś znał nazewnictwo, żebyś pamiętał, czym się różni ostrosób prawidłowy trójkątny od ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, tak samo w galniastosłupach, żebyś umiał prawidłowo kąt zaznaczyć, bo często bywa kąt na maturze, niekoniecznie z funkcją trygonometryczną tutaj do wyznaczenia, ale na przykład podany jest kąt 60 stopni i ty masz z tego coś wykorzystać, albo funkcję trygonometryczną, albo trójkąt specjalny 30, 60, 90, no różne są możliwości, zadań jest cała masa, ja wybrałam tylko przykładowe, także aby na świeżo, jeszcze przed tą maturą, coś powtórzyć. Zadanie numer 15 jest to zadanie z brył obrotowych, no bo ich też nie powinno zabraknąć. Objętość walca jest równa 54 pierwiastki z 3 pi, a promień jego podstawy ma długość 3. Ja oczywiście rysunek tutaj przygotowałam, dlatego że jest pytanie takie. Opisz miarę kąta nachylenia przekątnej przekroju osiowego walca do płaszczyzny jego podstawy. Czyli ja ten kąt muszę obliczyć, konkretnie nie jego sinus, nie jego kosinus, po prostu ile wynosi kąt nachylenia przekątnej przekroju osiowego walca, czyli ta przekątna, to jest moja zaznaczona tutaj literka D, to jest przekątna przekroju osiowego walca. Jak ona, jak ja ją zrzutuję prostopadle, to pójdziemy tutaj po wysokości, prawda, walca, tu będzie kąt prosty i ten kąt nachylenia to jest tutaj alfa. Jak jest nachylona przekątna przekroju osiowego walca do płaszczyzny podstawy? Nas interesuje ten kąt z takich informacji, które mam podane. No to skoro tak, skoro mam podaną objętość, pasowałoby sobie przypomnieć wzór na objętość walca. Ten oczywiście wzór jest w tablicach, gdyby się komuś zapomniał. Pi r kwadrat razy h. Oznaczenia tutaj nam się zgadzają z tymi oznaczeniami, które są na naszym rysunku. Czyli pod objętość podstawiam 54 pierwiastki z 3 pi, to się równa. Pi r kwadrat, czyli będę miała razy 9, h, no bo tutaj r kwadrat to jest 9 razy h, czyli 9h. No to może zapiszmy jeszcze troszkę ładniej, czyli żeby nie było tej kropeczki widać, czyli pi razy 9h to będzie 9πh. Po jednej i po drugiej stronie mamy pi. Podzielmy przez pi, żeby nam nie przeszkadzało, czyli 54 pierwiastki z 3 to się równa 9h. Podzielimy jeszcze przez 9, mogliśmy to od razu zrobić. 54 podzielone przez 9 to z tabliczki mnożenia mamy 6 pierwiastków z 3 i to się równa h. Czyli wyszło nam, że nasza wysokość to są 6 pierwiastków z 3 i tak naprawdę popatrz, zarówno promień, który wynosi 3, jak i ta wysokość, która wynosi 6 pierwiastków z 3, mamy już teraz wszystko dane o tym walcu. No to teraz spróbujmy zaznaczyć na naszym rysunku. Czyli nasza wysokość, to mamy tutaj 6 pierwiastków z 3, natomiast nasz promień to jest 3, ale tutaj odtąd dotąd mamy przecież 2 promienie. Czyli tu jest 6. Skoro tak, to popatrz, można by było użyć jakiejś funkcji trygonometrycznej, która nam opisuje ten bok z tym bokiem. Można policzyć stwierdzenia Pitagorasa, tą przekątną, różne są możliwości. Ale ja może najszybciej zrobię, jak się da, czyli zastosować funkcję trygonometryczną, która opisuje dwie przyprostokątne. Jest to tangens. Czyli tangens alfa to się równa 6 pierwiastków z 3 podzielone przez 6. Szósteczki mi się skrócą i mam tangens alfa to pierwiastek z 3, czyli
mogę z tabelki wywnioskować już teraz śmiało, że moje alfa to przecież 60 stopni. Oczywiście ja powiedziałam, że można byłoby to ominąć tutaj trygonometrię. Można by było policzyć stwierdzenia tutaj Pitagorasa D, to D wyszłoby ci 12, prawda? Jakbyś zastosował stwierdzenie Pitagorasa i mógłbyś zauważyć, że skoro tu jest 6, tu jest 12, to zgodnie z własnościami trójkąta 30, 60, 90, pewnie tu będzie 30 stopni, zapewne. Tylko trzeba skomentować na maturze z własności trójkąta 30, 60, 90, to wnioskujemy. No to jak tu 30, tu 90, no to tutaj musi być 60 stopni. Więc albo stosujesz własności trójkąta 30, 60, 90, czy też innego trójkąta 45, 45, 90, ale pod warunkiem, że oczywiście o takich trójkątach jest mowa w zadaniu. Albo korzystasz z trygonometrii, którą oczywiście jak to zwyczajnie polecam. Na to nasze spotkanie przygotowałam 15 zadań. Mam nadzieję, że te 15 zadań będzie dla Ciebie taką miłą powtórką przed jutrzejszym wyzwaniem. Aczkolwiek nie zapominaj, że to są tylko wybrane zadania. Jeżeli chcesz, czujesz jeszcze się z czegoś tak kiepsko, to oglądnij moje inne lekcje. Coś, co sprawia Ci problem, na to zwróć uwagę. Bo tutaj było wszystko, a w zasadzie można powiedzieć niewiele, bo cóż to jest 15 zadań. Starałam się zawrzeć dosyć szerokie tutaj, dosyć taką szeroką powtórkę, ale wiadomo, że zadań z matematyki jest cała masa, więc jeżeli chcesz dobrze zdać maturę, no to trzeba się orientować w każdym dziale. Troszkę z tego, troszkę z tego, troszkę z tego. Liczę na to, że Wasze wyniki będą zarówno Was satysfakcjonujące, jak i Waszych nauczycieli, bo na pewno bardzo się starali o to również i nauczyciele w szkołach, żeby Was dobrze przygotować do matury. Mam nadzieję, że tak samo jak ja się staram, żeby swoich uczniów w szkole też przygotować do matury jak najlepiej jest to możliwe. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego, zdania jak najlepiej matury i będę bardzo, 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 bardzo mocno trzymać za Was wszystkich, tych moich uczniów online i tych moich uczniów stacjonarnych. Będę za Was trzymać mocno kciuki. Dajcie z siebie moc. Pokażcie, że jesteście wielcy i że jesteście w stanie zdać maturę najlepiej, jak jest to możliwe.